Teraz chciałbym Wam pokazać, jak można podczas Dnia Pustej Klasy zrobić coś dla owadów. I to dla tych owadów, których zupełnie nie powinniśmy się obawiać, a wręcz przeciwnie. Wykonamy schron dla owadów na bazie takiej oto glinianej doniczki. Oprócz samej doniczki będziemy potrzebować jakiegoś sznurka. Ja mam tutaj dwa rodzaje sznurków. Jeden grubszy, drugi cieńszy. I wypełnienia, czyli czegoś, co włożymy do doniczki, a w czym owady będą mogły znaleźć przytulne schronienie. Jeżeli chodzi o wypełnienie, mogą to być suche liście, mogą to być liście mokre, na przykład dla skorków, które bardzo lubią takie środowisko. Jeżeli będziemy chcieli zrobić schronienie dla motyli, na przykład rusałki pawika, no to wtedy przydadzą nam się takie oto drobne patyczki. Zanim jednak wypełnimy naszą doniczkę, musimy zrobić jej zawieszkę. Do tego celu przyda nam się mały patyczek. Oraz kawałek sznurka. Myślę, że jednak ten grubszy będzie się nadawał dużo lepiej. Ucinamy żądaną długość. Zawiązujemy na naszym patyczku. Musimy zawiązać tak, żeby nam doniczka nie spadła, ponieważ sznurek zostanie przewleczony przez otwór w doniczce i zawieszony na naszym patyku. Z drugiej strony możemy sobie zrobić pętlę, na której doniczka zostanie powieszona, na przykład na jakimś sęczku na gałęzi. Jak widzicie, mój patyczek jest troszeczkę za długi, dlatego muszę go przyciąć, aby lepiej nam się wkomponował w dno doniczki. Teraz możemy przystąpić do wypełniania naszego schronu. Ja wybrałem takie oto suche liście, w których mogą nam przezimować różne owady. Mogą tutaj czasami wejść motyle, chociaż tak jak mówiłem, dużo lepiej będą się czuły w gałązkach. Natomiast mogą tutaj czasami pojawić się biedronki. Najchętniej jednak skorzystają z tego na przykład złotooki. Jeżeli już naszą doniczkę upchniemy, jeżeli wyłożymy ją naszym materiałem, musimy zrobić coś, żeby nie wypadał, kiedy ją odwrócimy. Dobrze się przysłuży do tego stara firanka. Po wycięciu mniej więcej takiego kształtu i rozmiaru, który da się przywiązać, zauważcie, że zrobiłem tutaj wejścia dla owadów już wcześniej nożyczkami, ponieważ przez te małe oczka na przykład złotooki mogłyby się nie przedostać. Teraz wystarczy naszą firankę przywiązać. Biorę do tego celu nasz cieńszy sznureczek. I teraz muszę zawiązać to najściślej, jak mi się tylko uda. Nasz owadzi schron jest już gotowy. Jak widzicie, ma zawieszkę, którą można zawiesić go na przykład na sęku. Najlepiej w jakimś nasłonecznionym miejscu. I tylko bardzo ważne, jeżeli będziemy chcieli coś takiego wykonać, żebyśmy powiesili to w miejscu, w którym będziemy mogli kontrolować, czy na przykład firanka nam nie spadła, bo nie chcielibyśmy zostawiać w przyrodzie śmieci. Dziękuję.